Wyróżnienie przyznane przez pacjentów jest wspaniałą nagrodą, twierdzi Ewa Korneluk, najlepszy zdaniem słuchaczy Radia 5 lekarz w powiecie suwalskim. Pamiątkowy dyplom oraz złoty stetoskop wręczyliśmy lekarce dziś podczas kolejnych zajęć w ramach szkoły cukrzycy, którą organizuje właśnie Korneluk. Pacjenci są dla mnie wszystkim i żałuję, że nie mogę im poświęcić tyle czasu, ile bym chciała, powiedziała, odbierając wyróżnienie. Cieszę podwójnie, może i potrójnie. Ja się cieszę, że ja pracuję 20 lat, bo młodzi, którzy przyszli teraz, to już nie pamiętają tych czasów, kiedy najważniejszy był pacjent. Kiedyś dla pacjenta mieliśmy 10 razy więcej czasu niż teraz. Ewa Korneluk w zawodzie pracuje już od 20 lat. Niemal od zawsze zajmowała się chorymi na cukrzycę. Od samego początku byłam związana z poradnią diabetologiczną. Jakoś tak moje losy się potoczyły. Może i dobrze, jestem z tego bardzo zadowolona. Jest to takie grono pacjentów, z którymi się przyjaźnimy przez wiele lat. Jest to przewlekła choroba, ale dużo sukcesów, dużo radości nam to daje i takie różne spotkania dodatkowe też organizujemy. Jest to takie prężne środowisko. Czy to był mój wybór? Myślę, że tak chciał ktoś tam na górze. Kandydatów do otrzymania zaszczytnego tytułu najlepszego lekarza powiatu suwalskiego wskazywali sami słuchacze. Ze wszystkich zgłoszeń, które napłynęły do redakcji, wybraliśmy 5 nazwisk, które pojawiały się najczęściej. A o ostatecznym wyniku zdecydował konkurs SMS-owy. W nim Ewa Korneluk okazała się bezkonkurencyjna.